Jeziorany Podcast 11. Witam Was, Rafał Niewiadomski i... Andrzej Cymorek, witam. Andrzej Cymorek. Myślę, że wszyscy kibice Lakersów w tym kraju nie tylko chyba mają dosyć dobre humory po tym, co się dzisiaj w nocy wydarzyło, bo chyba jesteśmy po najlepszym spotkaniu jeziorowców, jakie w tym sezonie widzieliśmy po obu stronach parkietu. Jadras, widziałeś ten mecz na żywo? Tak, właśnie skończyłem oglądać kwadrans temu, więc jestem cały napompowany, także no. Ha! No dobra, no to co Ci się podobało? Wiesz co, to był taki pierwszy mecz w tym sezonie, że Lakersi, mając rywala na deskach, docisnęli pedał i po prostu do podłogi i dobili, tak? Nie dali sobie, nie dali rywalowi wrócić, odrobić strat, tylko utrzymali całą tą przewagę do końca meczu. No i to jest chyba najważniejsze, co największe, co można wyciągnąć z tego spotkania. No poza tym co? No dzisiaj widzieliśmy to, jak wyglądają Lakersi, kiedy trafiają trójki. No. Kiedy trafiają trójki, to praktycznie z taką obroną, z dominacją na tablicach, no są nie do zatrzymania, więc to kolejny plus, oby takich meczów więcej. No i co? No i obawiałeś się, Rafale, na forum, że będzie blowout i no i w sumie był blowout, tylko nie w tą stronę. No był, powiedz był, mi, był dokładnie. Spodziewałeś się takiego obrotu spraw? Chyba nie. Wiesz co, no nie, no byliśmy short-handed, byliśmy bez Ingrama, którego bardzo zabrakło w tych czterech starciach z San Antonio, w 3,5 w zasadzie, więc spodziewałem się, że bez Ingrama to będzie masakra, natomiast widzę, że tutaj postanowił sobie wejść w rolę takiego skorera Kyle Kuzma, który sobie świetnie radzi w ostatnich meczach. I no ja jestem generalnie pod wrażeniem, tak jak mówisz, siekali te trójki i to każdy się podłączył, bo nawet Swimik Hajluk, który do tej pory wyglądał bardzo słabo, natomiast gdzieś tam sobie napisałem, że on potrzebuje po prostu minut i no po prostu potrzebuje ogrania, bo widać było, jak wyszedł w pierwszym, jak zadebiutował, to było widać, że on ma po prostu kupę w gaciach, boi się nawet kozłować, on bardzo szybko oddawał tą piłkę. I nawet on wczoraj dorzucił te trzy trójki. W San Antonio też miał chyba dwie trójki trafione i wyglądał już bardzo fajnie. Już widać było, że kilkadziesiąt minut spędzonych na parkietach NBA to już to jest niesamowicie duża różnica. I ja wierzyłem w chłopaka, że on w końcu zaskoczy. Bo ten rzut wcześniej w tych meczach, gdzie dostawał minuty, gdzie był naprawdę obsrany, ten rzut nie wyglądał źle. On nie był jakoś tam zerwany czy coś, tylko po prostu widać było, że jest niesamowicie stremowany. Natomiast on po tym meczu, po którymś meczu, w którym mu naprawdę nie poszło, miał tam chyba 0 na 5 czy 1 na 7, coś takiego. Któryś tam dziennikarzy z Los Angeles pokazał takie przebitki, że no tam już światło jest pogaszone w hali Staples Center, a Mikhailuk po meczu przyszedł i zaczął siekać trójki i on tych trójek tam oddał ileś tam i wszystko trafiał. Więc dobrze, no może te urazy nie wyjdą nam na złe, bo okazało się nagle, że Mikhailuk, no stary, musisz grać, no trudno, musisz grać, musisz sobie z tym jakoś tam poradzić. I widać, że może po prostu, skoro dotarło do niego, że nieważne, po prostu po raz pierwszy chyba w tym sezonie wiedział, na czym stoi, że wie, że ileś tam minut zagra, wie, że musi wejść na pełnej K i że już nie będzie tutaj się chowania za nikim i tak dalej. I może to spowodowało, że on po prostu się lepiej tutaj poczuł. Tak. Coś tam trafił, coś tam wjechał, coś tam próbował nawet wykreować. Więc fajnie, chociaż no... Szkoda, że nie ma tego Ingrama, szkoda, że nie ma Rondo. Teraz Beasley też jakieś tam kłopoty w życiu prywatnym ma jakieś tam, nie wiem o co chodzi, czy ktoś tam u niego choruje w domu, czy jakaś ciężka sytuacja chyba jest, więc też nie było go dzisiaj w nocy w Memphis. Natomiast no, zaczyna się to wszystko zazębiać, nie? No, tak. Te trójki dzisiaj, no wow. No, no powiem ci tak, właśnie Sfi jeszcze wczoraj w San Antonio nawet w sumie trafił dwie trójki, chociaż tam Spursi niemiłosiernie go atakowali w obronie. Co było na boisku z Fito, to Spurs grali akcję przez zawodnika, którego krył i to się kiepsko kończyło. Aha. Natomiast dzisiaj już dużo lepiej wyglądał i w obronie, i w ataku super, bardzo pewnie trafiał te trójki. No i oby się okazało, że jeszcze będzie dodatkowy gracz do rotacji jeszcze w tym sezonie, dzięki tym minutom w pierwszej fazie sezonu. No, jak najbardziej na plus, super. Natomiast jeszcze wspomniałeś o Kuzmie, to też osobny temat, o którym myślę warto wspomnieć, bo trochę się już o niego martwiliśmy ostatnio, że to faktycznie może ten jego rookie season był troszkę takim wyskokiem i przehypowany. Tak, i wróci i będzie takim drugim Clarksonem, ale ostatnio gra rewelacyjnie. No tutaj już nawet mniejsza o te punkty, chociaż zdobywa te punkty, zdobywa ich dużo, przejął rolę drugiej opcji, jak nie ma Ingrama i radzi sobie bardzo dobrze. Ale co mi się podoba... Super, no widziałeś dzisiaj to zagranie za tablicę, jak rzucił, no kurczę, Mamba mentality, wiesz. Dokładnie, ale są jeszcze dwa aspekty, na które trzeba go pochwalić.
nawet bym powiedział w pierwszej Obrona. kolejności. Raz, że obrona. Tutaj też plus dla Waltona, bo wprowadził zmianę w obronie. Teraz Kuzma lata za graczami obwodowymi, biega po zasłonach, już nie kryje wysokich. Przynajmniej tak było, dopóki był Ingram. Ingram przejął przed kontuzją, nie musiał też biegać po zasłonach już tak jak wcześniej, jak wiemy, w tym jest kiepski. Kuzma za to biegał za tymi wszystkimi strzelcami i wyglądał dużo, dużo lepiej niż kryjąc podkoszowych. Tutaj plus za Waltona za to, że zobaczył, że troszkę takie dostosował, powiedzmy, rolę zawodników do ich predyspozycji. Podobnie Hart teraz biega więcej po zasłonach, mniej gra, mniej kryje tych graczy z piłką, więcej tych biegających po zasłonach, w czym też jest lepszy. I osobna sprawa jeszcze Kuzmy, ta trzecia, to jego passing. Czy nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ostatnio dużo więcej podaje, ma dużo więcej asyst. Dzisiaj miał 6 asyst w meczu z Memphis. Kreuje grę, to jest to, rok temu pokazywał przebłyski tego passingu. W tym sezonie tego brakowało trochę przez ten pierwszy miesiąc, ale ostatnio w tych, nie wiem, 6-7 meczach po prostu obserwuję to praktycznie co mecz to ma kilka fajnych podań. No i tak wygląda ostatnio jak naprawdę wszechstronny zawodnik, już nie ten jednostronny Kuzma, który tylko potrafi zdobywać punkty, jak nie trafia to jest bezużyteczny, tylko i broni, i zbiera, i podaje, no i nie wiem. Tam w meczu z San Antonio była chyba taka sytuacja, że podał do Chandlera pod koszem na paczkę i pokazał do Luka Waltona, że patrz, podałem, żebyś to, wiesz, także no, na dzisiaj pewno miał taką dyskutowali akcję, na ten temat. Dzisiaj chyba akcja meczu była jak, nie wiem, chyba zebrał piłkę i podał do LeBrona na takiego Danka 2 plus 1 chyba przy faulu Gasola, to był w trzeciej kwarcie, chyba akcja meczu. Tak, to było grube. Świetne zagranie, wow, tak. Stary, dobry LeBron. Ale to spotkanie dzisiaj było fenomenalne pod tym względem, że tak sobie pisałem na Twitterze, że albo dzisiaj LeBron rzuci 50, albo będzie kolejna Elka. I tak czasami tak jest, że zespoły, które są back to back, wczoraj Lakersi przegrali pechowo w sumie, bo nie wiem, co tam się z nimi stało w czwartej kwarcie. Memphis za to wygrało i oba zespoły były w drugim meczu back to back, wyjazdowe back to back na nich, bo Memphis wracało do siebie, Lakersi lecieli do nich. I tak często jest w meczach back to back, że jak dwie drużyny się spotykają, to ta drużyna, która dzień wcześniej przegrała, ona chce bardziej wygrać i coś zrobić w tym back to back, chociaż przywieźć jedną wygraną. Natomiast Memphis, no, miałem takie wrażenie, że oni tam jakoś tak, no, próbowali dzisiaj, ale to po prostu nic nie wychodziło, tak, bo na desce dostali takiego łupnia, tam było 21 zbiórek różnicy. Do tego na dystansie był taki moment, że im bardzo nie szło, chyba 2 na 16 mieli w pewnym momencie. Natomiast Lakersom w drugiej kwarcie wpadało chyba wszystko, tam 7 na 10 mieli w drugiej kwarcie za 3. I no w pewnym momencie, kurczę, no oglądałem, którą mamy minutę, 7 minuta, powiedziałem pierwszy raz, kurczę, więc robię rekord postępy. Jakiś sukces. Rekord. I no to zaczynało wyglądać, no i w ogóle jak teraz sobie to wszystko tak zbieram do kupy, LeBron ostatnio zapytany, czy jest szczęśliwy z tego, co się dzieje w zespole i tak dalej, on powiedział, że widzi postęp po każdym meczu widzi postęp, jest bardzo zadowolony ze wszystkiego, co się dzieje w tej organizacji, od tego, co się dzieje na boisku, po decyzje kadrowe i tak dalej, i tak dalej. Więc i faktycznie, wiesz, to ja na przykład oglądałem sobie te mecze i tak teraz, jak sobie przypominam te wszystkie porażki Lakersów, które tam były, zauważ, że nawet w tym meczu z San Antonio nie ma jakiegoś takiego, wiesz, nerwowości nie ma generalnie. Ja mam wrażenie, że LeBron ma bardzo dużo, on sporo już w życiu się nagrał, widział, jak się buduje te zespoły i widać, że jest cholernie cierpliwy, że nawet w tym meczu z San Antonio, które powinni wygrać oni w czwartej kwarcie, nie wiem, co się z nimi stało generalnie, czy Luke Walton dał dupy, nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, bo oglądałem ten mecz jednym okiem w drugiej połowie już w czwartej kwarcie. I jak zobaczyłem, że prowadzą 12 na starcie czwartej kwarty, to mówię, o fajnie, dowiozą pewnie to i będzie fajna wygrana. Natomiast to, co się stało, nie wiem tak naprawdę, co się stało. Sędziowie dali na pewno też trochę ciała, bo jak zobaczyłem, że 18 rzutów wolnych miał DeRozan przy 21 chyba Lakersów, to troszeczkę mnie bolało. I było w ciągu 30 sekund była akcja, w której LeBron wchodzi pod kosz, dostaje łokcia od DeRozana w głowę. Natomiast w drugą stronę DeRozan rzuca sobie jakiś tam pół dystans, nawet jest niedotykany i dostaje dwa rzuty wolne ekstra, bo nie trafił po prostu. I to tak to wyglądało w pewnym momencie, więc do sędziów mam żal. Chyba LeBron się nawet coś tam chyba poskarżył na sędziów po meczu, co? Wiesz, to nie, tak było? Coś... nie kojarzę w ogóle wypowiedzi pomeczowych, nawet nie sprawdzałem. Coś było tego. Takiego, coś było Natomiast takiego, coś było coś takiego. Coś jest w tym San Antonio, bo ten mecz praktycznie był lustrzanym odbiciem pierwszego meczu w San Antonio, chyba bo jeszcze było w październiku, kiedy też Lakersi prowadzili przez trzy kwarty i w czwartej totalnie się wszystko załamało. Swoją drogą, ja nie wiem, co jest z tym San Antonio, który ma bilans ujemny i dostaje 30 już kilka razy od rywali. A ja ci powiem, co A jest. A z Lakersami A ja ci po powiem, prostu grają jak Golden State Warriors. No. A ja ci powiem, co jest. Są dwie rzeczy, które mają wpływ na to, że seria w tym sezonie jest 1-3 dla San Antonio w tym sezonie. Pierwsza rzecz to Greg Popowicz.
który, co by nie powiedzieć o grze San Antonio w tym sezonie, jak grałem z Lakersami, to chyba nie podejmował gość ani razu złej decyzji personalnej, kto ma wejść, kto ma co zrobić i jaką dostać rolę w zespole. Więc tutaj naprawdę robił robotę i miałem wrażenie, że za każdym razem, kiedy brał czas, albo takie robił usprawnienia w trakcie spotkań, że no tutaj niestety, ale wygrywał pojedynek z Waltonem. Natomiast druga rzecz, my na 4 mecze z San Antonio, 3,5 meczu graliśmy bez Brandona Ingrama. To też. We wszystkich spotkaniach zostaliśmy zabici na półdystansie przez DeMara DeRozana i zabrakło tutaj obrony Ingrama na DeRozanie. On przez te kilka minut meczu numer 3, nazwijmy to, z San Antonio, kiedy bronił przez kilka minut Ingrama, on miał więcej skutecznych akcji w obronie na półdystansie przeciwko DeRozanowi niż wszyscy pozostali gracze Lakersów razem wzięci przez te 3,5 spotkania. Więc to były dwie rzeczy, które nas po prostu w tych meczach tak, zabiły. Tak, to ja bym dodał jeszcze właśnie, że DeRozan, tak sobie sprawdziłem, w sezonie ma średnio tam 24 punkty, 25 bodajże na mecz, natomiast w czterech meczach w każdym meczu... Słuchaj, w czterech meczach z Lakersami ma średnio 32,5 punktu, 9 zbiórek i 9 asyst na naprawdę dobrej skuteczności. I no, to też jest chyba jakiś element mobilizacji DeRozana na Lakersów, więc to wiadomo, on jest no, z LA. Natomiast tutaj też wspomniałeś w sumie o obronie, tak dokładnie, brak Ingrama był widoczny, bo mamy w ten sposób sytuację, że albo Rudy Gay, albo DeRozan, co najmniej jeden z tej dwójki ma na sobie niższego obrońcę. Bo o ile Kuzma dobrze bronił DeRozana, choćby w meczu w Lakers, w Los Angeles, wygranym przez Lakersów w czwartej kwarcie, to wtedy nie miał kto kryć Gaya. Gaya krył albo Hart, albo jakiś inny niższy rywal i Gay sobie po prostu rzucał nad nimi jak chciał. I w przypadku, gdyby był Ingram, tej sytuacji by nie było, bo mielibyśmy na przykład Ingrama na DeRozanie, Kuzmę na Gayu albo na odwrót. I przynajmniej no, nie mieliby tak łatwo. No. To Kuzmę na Geju to tak zabrzmiało dwuznacznie. Nie wiem, o co ci chodzi. Kuzma na Geju, to jest nie Gej na Kuzmę. Dobrze, to... No, to ten. O czym to myśmy? Tak, o koszykówce. Zejdźmy z tego tematu. No, więc no i tak. Gadaliśmy sobie ostatnio przed meczem chyba z Denver. Tam dostaliśmy niesamowitego łupnia. Ale powiem ci, że od tego momentu, że no jasne, no, mecz w Denver to w ogóle mecz bez historii, tam Denver świetnie zagrało i tak dalej. Natomiast sytuacja wygląda w tej chwili tak, że w tabeli jesteśmy tam chyba na 5. miejscu. Clippersi ostatnio zaczęli przegrywać, mają no, dużo trudniejszy terminarz niż do tej pory. Denver też ma teraz, będzie miało kilka ciężkich kontuzje, spotkań, bo i grają. Tak, i do tego doszły u nich kontuzje. Natomiast na te kontuzje no myślę, że nie ma się co oglądać, bo wszystkich dotykają te kontuzje albo jakieś tam zawieszenia. My też sobie musieliśmy radzić na początku sezonu bez zawieszonego Rondo, bez Ingrama, teraz kontuzja Ingrama, kontuzja Rondo i nikt się tym w sumie nie przejmował. Więc myślę, że tu też nie ma dawać co taryfy ulgowej Denver i kurde, no wystarczy jeden mecz, teraz najbliższy wygrywamy z Miami. Przegrywają Clippersi kolejne spotkanie, przegrywa Denver i jesteśmy na trzecim miejscu na zachodzie. Szoczek? No... Myślę, że trochę tak, na tę fazę sezonu, no wprawdzie nie uważam, żeby może w przeciągu całych rozgrywek trzecia pozycja była jakaś strasznie zaskakująca, aż tak, może trochę, natomiast na tym etapie sezonu, dopiero mamy grudzień, to rzeczywiście jest dobry bilans, dobry wynik, oby tak było, chociaż teraz trochę wyjazdów czeka. Między innymi Houston. Ale widziałeś, jakie to są wyjazdy. To jest na wschód na przykład, zamiast chyba wyjazd, no tak? Jest Brooklyn, Washington, Charlotte. Charlotte, tak, natomiast... Houston, który jest w niesamowitym dołku. Houston dzisiaj w nocy widziałem z Dallas i ja nie poznaję tego zespołu i nie wiem, czy to jest kwestia naprawdę oddania dwóch skrzydłowych, że to robi taką różnicę. Natomiast Houston to jest cień zespołu sprzed roku. I wow, i przecierałem oczy ze zdumienia. Doncic tak sobie przejął to spotkanie dzisiaj w nocy, że po prostu wow. Ale Rafał, umówmy się, obaj dobrze wiemy, że na Lakersów to oni będą spięci na maksa rakiety. Tak, no nie, no jasne, meczu, jasne. Lekko ale nie będzie. Jasne, lekko nie będzie, natomiast myślę, że Lakersi też chyba będą chcieli coś udowodnić za tą porażkę na początku sezonu, no, się zrewanżować. Szkoda, że bez Ingrama, bo akurat był takim... Mocno by się przydał, jego ręce. Tak, zwłaszcza, że wiadomo, tu mamy jeszcze historię z pierwszego meczu, zawieszenia bójki. Rondo, nie wiem, tak, może Rondo zagra, tak, bo Rondo już tak. Zdaje się jest bardzo bliski powrotu. Myślę, że on bardzo chce zagrać w tym meczu przeciwko Polowi. No i szkoda, że Ingrama nie będzie, no ale cóż. Właśnie, no powiedz mi... Ale wiesz,
To, tam są 2 dni przerwy do tego meczu z Houston, pomiędzy Miami a Houston, więc no zobaczymy. Ja jestem dobrej Ale myśli. właśnie No. Ja a jestem propos dobrej Ingrama, myśli. chciałem cię spytać. No kontuzja jego, sytuacja cała, która zaszła z Aldridge'em. Jak uważasz, było to celowe zagranie Aldridge'a, złośliwe czy przypadek? Wiesz co, Aldridge później miał też taką sytuację, że próbował podejść też pod Jamesa, LeBrona. tak, widziałem. Dokładnie w takiej sali, że po prostu dostawił tak chamsko tą nogę. Nie wiem, może coś gracze Houston, może gracze San Antonio mają coś we krwi, bo przecież pamiętamy Bruce'a Bowena, który tam Oj, mini to robił. był straszny wtedy, to naprawdę. Powiem ci, że no, to jest trochę smutne, no, bo też pamiętam, jak Jalen Rose przyznał się tam po latach, że faktycznie celowo podstawił nogę Kobiemu w tam chyba trzecim meczu finałów, czy czwartym meczu finałów, żeby go po prostu usunąć z gry. I no, mnie nie dziwi, nie zdziwiłoby mnie to, gdyby za 10 lat Aldridge powiedział, że takie rzeczy się robi w NBA, na przykład, wiesz, no specjalnie, tak. Sam też gdzieś tam gram w kosza i wiem, że bardzo często dobiegam, skaczę do tych gości, którzy rzucają gdzieś tam pół dystans czy trójkę i wiesz, myślisz o tym, gdzie Tak, lądujesz. No, masz uważasz, to w dokładnie. świadomości. Też wielokrotnie Dokładnie wydaje mi tak. się, że każdy, to jest taka niepisana zasada po prostu, żeby krzywdy komuś nie zrobić na boisku. Tak, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Dokładnie. Ja tam zawsze jak staram się skakać, to usuwam, nie, staram się nie spać po prostu w tym cylindrze zawodnika. No to źle, powiem ci, że to po prostu źle wygląda. Liga moim zdaniem powinna się przyjrzeć temu, bo przecież no tak samo Zaza Pachulia chyba tam zrobił coś podobnego i to chyba San Antonio Tak, wtedy Leonardowi, straciło wyeliminował jakiegoś. Leonarda, Tak, finał Leonardowi, konferencji to no. jeszcze był w ogóle inna, w ogóle Tak. waga. Moim zdaniem liga powinna się temu przyjrzeć mocniej i wiesz, no może gdyby troszeczkę zaczęli mocniej karać, kilku zawodników by było karali za coś takiego, jakąś, wiesz, dłuższą przerwą na przykład, no bo nie oszukujmy się, no to ma wpływ, to może mieć wpływ, no w przypadku San Antonio wtedy na pewno miało wpływ na to, że z walki o mistrzostwo się sami wymiksowali, bo nie było opcji, żeby bez Leonarda coś tam ugrali. I wiesz, no może pora na to, żeby liga na przykład przyjrzała się niektórym takim sytuacjom, skoro nawet Jalen Rose się przyznał, że zrobił to celowo. A wiesz, dać zawodnikowi, powiedzmy, jak chłopiec kontuzjowany przez coś takiego, nie wiem, 2 tygodnie czasu, to dać mu te 2 tygodnie też przerwy, wiesz, do momentu, w którym zawodnik drużyny przeciwnej się zdąży wykurować albo coś takiego. Bo to jest chore, że takie rzeczy się dzieją, bo to zabija rywalizację i po prostu, no akurat, Wypacza no wiesz, wyniki no przede Ingram tam. wszystkim, wypacza wynik, No prawda? przy takim zachodzie, który mamy teraz, to seria na przykład 3-4 porażek może spowodować, że zespół znajdzie się w takiej ciemnej dupie, że nie awansuje na koniec do playoffów. No bo tak to teraz wygląda, no, że każda zadyszka jakiegokolwiek zespołu na zachodzie to jest równoznaczna z tym, że cały sezon idzie w plecy, tak? Bo tak sytuacja niestety wygląda, więc nie jestem fanem tego. Wydaje mi się, że wiesz, no to zawsze jest inaczej, kiedy zawodnik wysoki doskakuje do małego. Ja wiem, że wysocy zawodnicy mają dużo większy problem z panowaniem nad swoim ciałem, mają większe stopy. Wiesz, no sam mam w drużynie 3x3 chłopa, który ma tam 2,5 wzrostu, waży ze 130 kilo i wiem z doświadczenia często na przykład na treningu, że robią pump fake'a i sam muszę uważać na to, żeby on we mnie nie wpadł, żeby sobie nie zrobić krzywdy, tak? Że to troszeczkę inaczej wygląda z takimi dużymi zawodnikami. Natomiast nie podoba mi się to i moim zdaniem liga powinna się temu przyjrzeć, a najbardziej mi się nie podoba to, że bez Ingrama akurat na San Antonio, to, wiesz, to, no, moim zdaniem to było brakujące ogniwo. Z Ingramem moim zdaniem zrobilibyśmy minimum 2-2 w tej serii, a jeżeli nie 3-1 nawet. O, tak bym to widział. No ja. A jest 1-3. Tak. Wiesz co, no ja mam podobne zdanie. Tak samo w trakcie, jeśli chodzi o to, jak ja grywam, czy grywałem, bo teraz to już nie za bardzo. Też zawsze się uważało właśnie na takie newralgiczne sytuacje. To jest niebezpieczna taka kontuzja. Okej, no skręcenie jest, wiadomo, niby jest to koszykarska kontuzja, ale jednak jak ktoś tak upada na nogę zawodnika z takiej wysokości, no to jest potworna siła i można sobie faktycznie coś pozrywać nawet w tych kostkach. I no, co innego, jak się tam, nie wiem, potraktuje gdzieś tam z łokcia, gdzieś tam się poprzepychasz, powiesz sobie parę słów. Okej, no jest to powiedzmy w miarę nieszkodliwe, no, ale jednak co innego, podkładanie nóg to jest po prostu bardzo niebezpieczne, może się źle skończyć. I nie wiem, czy to był specjalnie, czy to był odruch. No, wyglądało to troszkę podejrzanie, ale nie chciałbym gościa osądzać. Natomiast jak najbardziej to już od czasów Bruce'a Bowena, no, było na porządku, może nie na porządku dziennym, ale zdarzały się takie sytuacje i niespecjalnie liga reagowała. Więc nie spodziewam się, żeby coś się miało zmienić. Natomiast jak najbardziej również jestem przeciwnikiem takich zagrań, tak jak ty mówisz. No i szkoda, bo akurat teraz na tą serię wyjazdową, tutaj back to back, Lakersi grali w okrojonym składzie, poradzili sobie na szczęście, bo 1-1 brałbym w ciemno.
No ale mimo wszystko przez taką pechową sytuację znów Ingram wypada przynajmniej na tydzień. W sumie powiem ci, że przed tym back-to-backiem, gdybym miał z kimś brać wygraną, to raczej wolałbym wygraną z Memphis niż San Antonio. Bo mam wrażenie, że San Antonio w playoffach zabraknie chyba jednak, bo tam musiałoby się naprawdę dużo pozmieniać. No, po prostu źle to wygląda w San Antonio na dzisiaj. Nie za bardzo, nie wiem, tam wiem, że też mają jakieś swoje urazy i tak dalej, natomiast obawiam się, że San Antonio w tym roku może w playoffach zabraknąć. Natomiast Memphis to będzie zespół, który będzie walczył o te playoffy pewnie do samego końca. I zawsze lepiej zbierać wygrane, moim zdaniem, z takimi zespołami niż z tymi, które się o te playoffy nie biją, bo później Memphis może zabraknąć tej wygranej na przykład u siebie, tak? No tak, oczywiście dużo się może jeszcze zmienić, ale faktycznie San Antonio to nieciekawie wygląda. Oni w sumie, nie licząc tych meczów z Lakers, mają chyba bilans 9-13. No słabiutko jak na oczekiwania, jakie mamy względem tej drużyny. Oczywiście zawsze może się zdarzyć tak, że no, złapią rytm, wygrają 10 meczów z rzędu i sytuacja się całkowicie zmieni. Natomiast na ten moment faktycznie Memphis wygląda jak na zespół, który wygląda na... No, wygląda na... Nie po polsku troszkę je powiedziałem. Wygląda na wygląda, dobra. Lakers wyglądają, Memphis wygląda na zespół, który będzie groźniejszym rywalem w walce o playoff, jak najbardziej. To widać w tabeli. Zresztą to też dla mnie troszkę zaskoczenie to, co oni grają. Jednak chyba nie spodziewano się, że oni aż tak się odbiją po poprzednim sezonie. Mark Gasol gra sezon życia chyba, kontrakt Dier, wiadomo. Kilka ciekawych ruchów, Jaren Jackson Jr. Rewelacyjnie w ogóle jak na debiutanta, on ma chyba 18 czy 19 lat dopiero. I tak, i ta wygrana, no nie spodziewałem się tego, że tak to będzie wyglądać w meczu z Memphis. Oba zespoły na zmęczeniu, więc pomyślałem sobie, okej, pewnie wolne tempo gry, ślamazarne, czyli coś, co akurat jest wodą na młyn Grizzlies. Tymczasem oni tacy to kompletnie bez życia w tym meczu i cóż, i Lakersi troszkę chyba poddenerwowani tą porażką w San Antonio. No i dobrze, no bo to jest wygrana na wyjeździe. Myślę, że to jest duża szansa, żeby mieć tiebreaker z Memphis i jak najbardziej może to mieć znaczenie, tak jak powiedziałeś, przy rozstawieniu ostatecznym. Ja pamiętam jakiś czas temu, jak sobie rozmawialiśmy, to mówiłem o tym, żeby tą drużynę, żeby poczekać te magiczne 20 spotkań mniej więcej i po tych 20 spotkaniach zacząć ich oceniać, bo oni potrzebują czasu na zgranie, na ustawienie, ułożenie klocków i tak dalej. I w sumie ja jestem bardzo fajnie, pozytywnie zaskoczony tym, co się dzieje miejscem w tabeli, bo ja spodziewałem się, że będą gonić, że będą wychodzić z ciemnej dupy, w sensie będziemy mieli bilans, powiedzmy, po 20 spotkaniach, nie wiem, 9-11, i będzie trzeba nadrabiać. Natomiast tą pierwszą dwudziestkę zamknęli na plusie. Teraz jest terminarz. Ja wiem, że mamy trochę tych wyjazdów. Natomiast Houston w dołku. Charlotte trzeba się obawiać u siebie, bo Charlotte u siebie to jest no, niesamowicie dobry zespół. Natomiast tak patrzę na te zbliżające się mecze i te wyjazdy. Tam jest Brooklyn, tam jest Waszyngton. No to też to nie są tuzy, tak? Brooklyn ma 10-18, Waszyngton ma 11-15. No, gdzie szukać wygranych? W ogóle jak sobie patrzyłem wczoraj na te takie tabele zachodu, to zauważyłem, że Lakersi mają w ogóle najwięcej spotkań rozegranych z zespołami z zachodu i to są takie różnice 3-4 mecze. A jak weźmiesz pod uwagę fakt, że na zachodzie tych drużyn masz dobrych 14, na wschodzie tych drużyn bijących się o playoffy jest już chyba w tej chwili tylko 11 i pewnie się to będzie zmniejszało z każdą chwilą, to wiesz, to no wychodzi na to jednak, że no, tych trudniejszych rywali mają już za sobą, tak? Przez jakiś tam moment, że zaraz się to troszeczkę wyrówna i pewnie będzie to miało odbicie w tabeli za jakieś tam za 2 tygodnie. Myślę, że to powinno jeszcze lepiej trochę dla nas wyglądać, pomimo tego, że będziemy grali bez różnych grajków. No właśnie, no i co? No skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle, tak? No, tak patrzę na tą grę naszego zespołu, tam jest dużo niedociągnięć, no bo są mecze, gdzie na przykład McGee ostatnio ma jakiś chyba spadek formy, bo zauważyłem, że jest ogrywany i nie blokuje już tak jak powiedzmy tydzień, 2 tygodnie temu. Zauważyłem, że jak wchodzi Chandler, to jest zmiana to na plus. I wiesz, i no kurczę, no jest dużo niedociągnięć, ale fajnie to wygląda. No tak, no zwycięstwa nie są piękne. Tak, męczyli się. No, ten mecz San Antonio, no, naprawdę trzeba było kosmicznej czwartej kwarty Lebrona. Trochę wymęczone tam wygrane z tak. Indianą.
Chociaż bardzo mi się podobał mecz z Dallas, bo to był też back-to-back Lakersów i Mavs akurat są w formie ostatnio. Przed tym, W gazie, tak, przed tym są w meczem Lakers gazie. mieli 8-2 w 10 meczach, więc ja się obawiałem tego spotkania, a oni pięknie No i chyba właśnie. po meczu z Lakersami też kilka z wygranych chyba Tak, zaliczyli i dalej. właśnie też Lakersi przegrywali w pierwszej fazie meczu, chyba tam nawet dwucyfrową liczbą punktów, i odrobili straty i pewnie wygrali w jakiejś świetnej obronie. Tam też właśnie super robota Ingrama i Kuzmy na Doncicciu i reszcie obwodowych graczy, nawet Barea, który jest killerem Lakersów, po prostu był zatrzymany. Aż nie wytrzymał ciśnienia, zdaje się, dostał dwa techniki i wyleciał. Tak. Siedząc na ławce dostał Tak, technika, tak. no. I to było bardzo cenne zwycięstwo. Chyba dla mnie obok tego, po tym meczu z Memphis, to było chyba najfajniejsze zwycięstwo w tym ostatnim okresie tych porażki z Aha. Denver. Natomiast no tak, no jest, są jeszcze, nie, zwłaszcza w ataku nierówni, są mecze, kiedy tak one są wymęczone. No ale to też mecze grając słabo trzeba umieć wygrywać. To jest też cecha silnych drużyn. Nie da się cały czas grać na najwyższych obrotach. I to jest też różnica podstawowa, kiedy ma się LeBrona, że takie mecze można wyciągać, prawda? No i właśnie a propos LeBrona, powiem ci, że ja jeszcze nie przywykłem do tego, że oglądam go w koszulce Lakersów, natomiast najfajniejsze jest to, że obserwujesz, jak on gra. No jasne, no biega, coś tam zbierze, coś tam poda, coś tam zapunktuje i to się wydaje takie, no nic szczególnego nie robi, po czym patrzysz w połowie drugiej kwarty, powiedzmy w box score i widzisz, że chłop ma 20 punktów, 8 asyst i 7 zbiórek i idzie na triple double. I tak było właśnie z San Antonio do przerwy, gdzie on jakieś tam kosmiczne Świetnie grał, cyferki miał do tak. przerwy. Super, natomiast Potem. no, po przerwie, nie wiem, nie lubię oglądać porażek Lakersów po raz drugi, więc, ale nie wiem, czy, nie wiem, chciałbym zobaczyć, co tam się stało, że LeBron tak stanął w drugiej połowie, bo on w drugiej połowie, po pierwszej połowie powinien zrobić triple-double z 50 punktami Tak, i tak, no, tak. a w drugiej połowie natomiast, no, to już nie było to samo i chciałbym się dowiedzieć, co się po prostu stało, że się zjebało, tak w skrócie. Przepraszając młodszych naszych słuchaczy, no, boli mnie ta porażka w Wiesz San co? Antonio, no, boli, bo oni przez trzy kwarty wyglądali super, no i z drugiej strony, wiesz, to też jest budujące, tak, że pamiętam, że rok temu czy 2 lata temu, jak mieliśmy mecze wyjazdowe, to ja się cieszyłem, jak jedną kwartę dobrze zagrali, tak, to było, wow, dobra, zagrali jedną kwartę, fajnie, było spoko, natomiast tutaj mamy LeBrona i oni potrafią trzy kwarty zagrać naprawdę super, na wyjeździe, co się rzadziej zdarzało, a wiesz, no, to wyglądamy w tej chwili na wyjazdach tak jak praktycznie cały Zachód, tak? Golden State na wyjazdach ma 7-7, Denver ma 8-6, ale zaraz pewnie złapie jakieś tam, Memphis 7-6, Portland ma 5-7 na wyjazdach, Dallas ma 2-9 na wyjazdach. No niestety, to Zachód tak wygląda, że u siebie się raczej wygrywa na wyjazdach, jak masz 50% wygranych, to jest spoko. No, tak to wygląda, no Tak. niestety. Natomiast I no mów. tak, to leci, sorry, że cię wszedłem w słowo, bo chciałem jeszcze, żeby ten temat LeBrona z San Antonio nie uciekł. No Tam była taka właśnie. ciekawa, taki w sumie moment meczu. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem też Walton trochę nie podjął swojej decyzji, bo Lakersi zakończyli fajnie trzecią kwartę, prowadzili 10 punktami. Wtedy zespół ciągnął bardzo fajnie Lonzo z Kuzmą. Aha. Byli w gazie, grali w szybkim tempie. Na czwartą kwartę Lakersi wyszli zupełnie inną piątką, właśnie z LeBronem, z Beasleyem. Zaczęli od takiego strasznie ślamazarnego tempa gry, tak jakby bronili 30-punktowej przewagi, a nie 10-punktowej. Aha. I po prostu był taki moment, kiedy właśnie to jakby tam cała ta inicjatywa, cała ta fala przeszła na stronę San Antonio. Zdobyli parę punktów, tam potem były dwie akcje Jamesa, kiedy wchodził pod kosz, nie dostał gwizdka i się wkurzał o to, poszło z drugiej strony, poszły punkty. I zupełnie cały ten momentum, cała ta inicjatywa, cała ta energia Siadło. przeszła na San Antonio i potem to już po prostu poszło tak, że nie było czego zbierać. A na dodatek miałem wrażenie, że po prostu LeBronowi zabrakło pary w Tak, też to końcówce tak trochę meczu wyglądało. i też bym wolał, żeby LeBron nie grał, żeby te pierwsze 3 minuty czwartej kwarty jednak, żeby siedział. Chociaż z drugiej strony rozumiem Waltona, no wiesz, no te większość tych wygranych, które mieliśmy, to tak naprawdę, no tutaj LeBron powodował, jego obecność na boisku, jego gra powodowały, że te mecze przechodziły na naszą szalę. I ja tutaj z jednej strony rozumiem Waltona, że może chciał wyjść w czwartej kwarcie LeBronem, żeby może zrobić jakieś run 10-0, zwiększyć przewagę na 20 i później po prostu dograć spokojnie.
Więc ja z jednej strony to rozumiem, tak? Natomiast, no, że nie wyszło, no, szkoda, że nie wyszło, może to jakaś tam nauczka dla Waltona, że następnym razem może podejmie inną decyzję. Natomiast, no, tutaj rezerwowi San Antonio zrobili kawał dobrej roboty. Oni tam po prostu rozjechali naszych rezerwowych jakoś tam masakrycznie. I może też stąd dzisiaj ta nasza gra naszych rezerwowych, że po prostu chcieli się mocno odegrać, pokazać, że jednak im się też należy miejsce w tej lidze, że coś tam potrafią grać i może dlatego tak podeszli do tego meczu. No, no tak, wiesz. Natomiast jeśli, żeby już nie było tak negatywnie na temat też minut, no to też warto zwrócić uwagę, że w tych dwóch najlepszych chyba meczach w tym okresie, czyli Dallas i Denver, Memphis? Dallas i oczywiście i Memphis, James grał w każdym z tych meczów tylko po 31 minut, więc i mimo tego Lakersi sobie poradzili, wygrali z silnymi rywalami. I super, że ten zespół nie jest tak uzależniony od Jamesa, że on sobie może czasem troszkę odpocząć, więcej posiedzieć na ławce i Lakers sobie radzą, bo albo Kuzma, albo Hart, Lonzo, ktoś zawsze przejmuje ten mecz, nawet Lenz czasami. Zawsze znajdzie się ktoś, kto po prostu potrafi w tym okresie zdobyć parę punktów. Lakers też grają wtedy w szybkim tempie. No tak na przykład było San Antonio, kiedy w trzeciej kwarcie nie było Jamesa, a Lakers właśnie tą 10-punktową przewagę zrobili. No i super, że ten zespół nie jest tak uzależniony. Fakt w końcówkach, że James już musi brać sprawy w swoje ręce, ale wcześniej może trochę trzymać się w cieniu, bo i młodzi w ataku, i przede wszystkim w obronie na tablicach robią robotę. No i oby tak dalej, oby ten James mógł grać tak jak do tej pory gra najmniej minut w karierze i będzie miał, miejmy nadzieję, więcej sił na najważniejszą fazę rozgrywek. Najważniejsze jest to, że on się też. Mam wrażenie, że wszedł w rytm. Wygląda troszeczkę lepiej niż na początku sezonu. Częściej wraca do obrony, mniej zasypia, więc pod tym względem na pewno jest jakiś tam progres. Nie wiem, jak to wygląda teraz po tych ostatnich dwóch spotkaniach, natomiast przed tymi dwoma ostatnimi spotkaniami Lakersi byli 12-0, kiedy Lonzo Ball grał minimum 6 minut w czwartej kwarcie, a byli 8-1, jeżeli Lonzo grał minimum 30 minut w meczu. Tak, widziałem to. I no właśnie, co powiesz na temat występu wczorajszego Lonzo Bola? Teraz, znaczy w sensie, dzisiaj jest Memphis? Widziałeś jego, bo teraz tak, widziałeś jego linijkę statystyczną? Tak, widziałem. No, ona była, ja w ogóle, no. Nie był to na pewno najlepszy mecz w ataku, no nie trafiał. Ja powiem ci, jaka była jego linijka statystyczna, żeby też nasi słuchacze słyszeli, co to było. To były 4 punkty, z czego 2 punkty zdobył w czwartej kwarcie. Miał 2 asysty, 2 przechwyty. W zasadzie tyle. 2 na 9 z gry, 0 na 5 za 3. Plus minus był minus 3, chociaż tu moim zdaniem też to troszeczkę zgubne. Natomiast powiedz mi, jak obserwowałeś wczoraj ten mecz. Lonzo robił robotę, czy nie robił? Trzymałbyś go? Bo jest jeszcze jedna fajna liczba, która pokazuje jego wkład we wczorajszy mecz. Ja generalnie, jak gramy z Memphis, to wiem, że na jesień średniowiecza zrobi Mike Conley. A Mike Conley wczoraj rzucił 12 punktów na skuteczności 4 na 12. I był minus 5. Znaczy, nawet powiem, nie zwróciłem uwagi, nie wiem, czy w sumie czy Lonzo go krył przez większość meczów. Tak, większość tak. Lonzo się za nim. Nie, no wiadomo, Lonzo się za nim ugarnia. Że to jest to, że Lonzo nawet jak w ataku nie gra dobrze, no to on w obronie bardzo dużo daje. Więc tu jak najbardziej sukces z takim ograniczeniem Conleya. Natomiast no, w ataku na pewno nie był to dobry dzień Lonzo, pudłował niemiłosiernie. Zresztą w meczu San Antonio też miał takie fragmenty meczów, kiedy po prostu kilka pudeł z rzędu. Natomiast no, to, co on robi w obronie, to jest oczywiście bezcenne. To dalej nie jest ten sam Lonzo, który był rok temu w obronie. To jeszcze nie jest moim zdaniem jego szczytowa forma defensywna, ale już powoli do siebie dochodzi i cały zespół tutaj funkcjonuje w defensywie bardzo dobrze. No, dzisiaj akurat inni grali dobrze, tak? Bo grał i KCP grał świetnie. To też o nim warto wspomnieć, że on odzyskuje formę. Tak, i dzisiaj, dzisiaj mógł. I Lens, i po prostu. No, dzisiaj nie było sensu dłużej trzymać Bola w sytuacji, w której nie trafiał, bo po prostu byli dobrzy zmiennicy. Nawet nie to, że jakoś Lonzo strasznie osłabiał zespół swoją grą, bo to też nie tak, że mimo tych pudeł jednak był rzeczy, które robi dobrze, ale po prostu grali inni dobrze, więc jak najbardziej można było nim grać mniej. No KCP, martwiliśmy się troszkę nim też, słaby początek sezonu, natomiast on powoli chyba wraca do swojej dobrej formy i dobrze, bo tych jego trójeczek zwłaszcza wcześniej brakowało. Super wygląda. Wczoraj były takie sytuacje, kiedy zagrał jak Reggie Miller ze starych dobrych czasów. Pouganiał się troszeczkę na zasłonach, wyszedł na pozycję, zapał piłkę bez kozła i powiem tak, to są sytuacje, które powodują, że
obrona, która będzie w następnym spotkaniu się już przeciw... Wiesz, każdy rywal analizuje poprzednie spotkania swojego rywala. I to tak jest, że no, jeżeli KCP będzie trafiał po tych zasłonach, to też otworzy grę. Zobacz, co się stało na przykład z Golden State. Golden State ma masę łatwych punktów, takich naprawdę łatwych, że człowiek to ogląda i się zastanawia, Boże, co ten obrońca zrobił, dlaczego on mu otworzył pół boiska do grania, że nagle znajduje się ktoś pod koszem, niepilnowany, czy to Draymond Green, czy Andre Iguodala, czy Stephen Curry. Natomiast no, tak to wygląda, że jeżeli ktoś ci trafia, to ty go musisz kryć szczelnie, wychodzisz wyżej na obwód, a jak wychodzisz wyżej na obwód, to nagle jest bardzo dużo miejsca pod koszami, to też trzeba wykorzystać, więc jak masz biegających zawodników jak Kyle Kuzma czy właśnie KCP, to można to bardzo łatwo później egzekwować i otwiera się po prostu gra i to jest pozytywne, że jak oni trafiają, a ostatnio Kuzma z KCP trafiają, to też otwiera grę innym, ułatwia bardzo im życie i to też troszeczkę na to liczę, że w następnych spotkaniach ta obrona przeciwko nim będzie ostrzejsza. I to troszeczkę spowoduje, że McGee czy inni będą mieli dużo łatwych pozycji. I powiem Ci, że jeszcze coś, co mnie buduje, to atmosfera w szatni na ławce tego zespołu. Jak Mortis Wagner zdobył swoje pierwsze punkty z rzutów osobistych. Chciałem spytać, bo twój ulubieniec, właśnie chciałem ten temat też poruszyć. Wiesz, no zrobił robotę, no w 10 minut chyba tam 10 punktów rzucił, czy coś takiego, nie? Więc nawet... No, oni potrzebują czasu, każdy pierwszoroczek potrzebuje czasu. Ja patrzę na to, w tym roku jest naprawdę dobry nabór do ligi. Jest wielu gości skrzydłowych, silnych, którzy już mają jakieś tam role i byli wybrani dużo niżej od Wagnera. Więc Wagner potrzebuje minut. Na nasze nieszczęście jest to, że Lakersi chyba po dyskusjach z LeBronem stwierdzili, że owszem, będziemy ogrywać młodych, ale bardziej od minut dla młodych potrzebujemy wygranych. I tutaj zobacz, że wszyscy się śmiali z tych weteranów, których Lakersi brali, tak? Z Beasleya, z McGee, z Rondo, że to miało być ze Stephensona, to miało być Mem Team i tak dalej, tak? Natomiast dzisiaj daleko im do Mem Team, natomiast myślę, że taki Mem Team to można by stworzyć z wyrazów twarzy hejterów, którzy spodziewali się nie wiadomo czego i się chyba nie doczekają w tym sezonie, bo to jest niesamowite, że zebrano grupę takich gości, którzy mieli taką różną reputację, raczej taką śmieszną i oni z LeBronem, wiesz, no nie taki zachód straszny, jak go malują generalnie, tak, bo wiesz, no oni wyglądają naprawdę wyglądają i najfajniejsze jest wszystkim jest to, że oni jeszcze będą coraz lepsi, że ci młodzi też zaczynają mieć tam jakiś, powoli zaczynają mieć jakiś tam wkład, że i Wagner coś tam teraz szedł i minuty dla Michailiuka się znalazły. Dzisiaj też zadebiutował Bonga, który nawet nie znałem, miałem problem z zapamiętaniem jego nazwiska na samym początku. Natomiast po tym, co chłop pokazuje widzę w NBDL, po tym, jakie robi postępy z meczu na mecz, no jestem ciekaw. No, szkoda, że dzisiaj dostał tak mało minut, bo liczyłem, że troszeczkę pogra nawet więcej z San Antonio. Ale to są na pewno powody do radości. Natomiast tu weterani robią robotę. No, mi się wydaje, że tego właśnie brakowało rok temu, że to weterani robili punkty i wygrywają takie spotkania. No. Tak, no dzisiaj nawet Bonga zdobył swój pierwszy punkt z linii rzutów wolnych, cała ławka szalała. I reakcja taka stała. Tak. Super się to ogląda. Mega, no zachód no nie jest może taki straszny, ale jest piekielnie wyrównany i tutaj właśnie trzeba uważać, bo fajnie to wygląda, ale jeden jakiś kryzysik może sprawić, że po prostu zespół spada z trzeciej pozycji na dziewiątą i robią się nerwy. Więc mam nadzieję, że tu będzie faktycznie cały czas tendencja wzrostowa. Przynajmniej nie będzie jakichś poważniejszych kryzysów, bo wiadomo, będą jakieś dołki, zawsze muszą być. Ale żeby... No na pewno myślę, że będzie moment w tym sezonie, kiedy LeBron też dostanie wolne na 2-3-4 spotkania. Może tak być. I trzeba się z tym liczyć, bo tak było w ostatnich sezonach, że zawsze dostawał gdzieś tam wolne w pewnym momencie sezonu. Może tak być, no ale nie wiadomo, nie wiem, czy w sumie zespół będzie sobie mógł na to pozwolić przy takiej konkurencji. No zobaczymy, jak w ogóle co będzie chciał LeBron, bo to w sumie jak będzie chciał wolne, to dostanie wolne. Jak nie będzie chciał wolnego, to nie dostanie, no proste. To w sumie jest jego decyzja tak naprawdę, mówmy się. No mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, no gra mniej minut, może to wystarczy, no ale zobaczymy. Tak czy inaczej, no tempo na razie, że tak powiem, wynik na jaki idą Lakers jest dobry, oby tendencja się utrzymywała. Oni teraz z Chandlerem, od kiedy jest Chandler, mają bodajże 12-4, o ile teraz dobrze
Coś koło tego, teraz nie jestem O, i pewien. chyba lepiej Chyba nawet. jakoś tak, że. No bo tak, no na pewno przegrali dwa razy z A nie, Orlando, masz przegrali rację. Denver, przegrali z San Antonio. San Tak. Antonio, no cztery Więc porażki, masz rację, mają masz chyba rację. 12 zwycięstw, coś takiego. No ale. No i przede wszystkim bardzo dobrze bronią. W ataku, jak już mówiliśmy wielokrotnie, jeszcze jest dużo do poprawy, ale po dzisiaj było już dużo lepiej. Zaczyna się to Tak, więc jak zazębiać. tylko atak jeszcze troszkę się dźwignie, a obrona zostanie na takim poziomie, no to myślę, że Lakersi nadal będą utrzymywać takie tempo wygranych, a to powinno wystarczyć właśnie na tą fajną pozycję przed play-off. No ale zobaczymy, oby przede wszystkim zdrowie dopisywało, nie było jakichś poważniejszych kontuzji, takie pojedyncze urazy jak teraz Rondo czy Ingrama, no okej, to się zdarza, to jeszcze nie jest tragedia, bo nie rozwala całej rotacji. Oby nie było żadnej plagi, ani poważnej kontuzji i myślę, że możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość. No dobra, i teraz na końcówkę zostawmy sobie plotki i ploteczki. 15 grudnia się zbliża, będą dostępni, no większa ilość zawodników będzie dostępna, będzie można ich wymieniać i tak dalej. A co myślisz, że będą jakieś ruchy ze strony Lakersów? Na ten moment myślę, że raczej nie. Myślę, że jeżeli Magic nie dostanie jakichś jasnych sygnałów, że szanse na pozyskanie gwiazdy za cap room, jaki mają Lakersi latem, są marne, bo po prostu wszyscy gdzieś tam mają już jakieś inne plany, inne priorytety, to myślę, że nie będą Lakersi robić niczego, co by im skomplikowało te plany, zmniejszyło elastyczność płacową latem. No chyba, że wiadomo, jakaś bomba typu Anthony Davis, chociaż jednak nie przypuszczam. Myślę, że Lakers jest zadowoleni z tego, gdzie są, mają głęboki skład i nawet jak ktoś wypada, to jest kim grać. No teraz Beasley, który moim zdaniem w sumie całkiem fajnie wyglądał w tych ostatnich meczach, teraz nie grał i tak sobie Lakersi poradzili. Tam Hart, jak zwykle, nasz silny skrzydłowy w cudzysłowie. Więc myślę, że nie należy oczekiwać jakichś poważniejszych roszad. Niech ten zespół się zgrywa i buduje chemię tak jak do tej pory. No dobra, ale na przykład, nie wiem, Carmelo No. powiedzmy bardzo mocno ciśnie. Nie wziąłbyś Carmelo, tak, żeby spróbować go? Nie wiem, czy przykład Oklahoma i Houston pokazują, że to chyba jednak nie ma Niech sensu. pomyślę. Nie, nie chciałbym. No dobra, a jest taka sytuacja, że jest do wzięcia Anthony Davis. Aha. Powiedzmy, nie wiem, no. Dwie, trzy porażki tam zalicza jeszcze Pelikany. No, przestałem się liczyć w walce o playoffy. Anthony Davis żąda transferu, powiedz mi. Robiłbyś deal w tym sezonie już za Anthony'ego Tak, Davisa, tak, tak. czy To jest człowiek, za którego robiłbyś? oddajesz wszystko, co masz, poza LeBronem Jamesem. Jak uwielbiam naszych młodych graczy, tak, no tutaj, jak jest zawodnik tej klasy do wzięcia, to jest przecież 26-letni, nie wiem, jeden z pięciu Nie, no to nie najlepszych ulega, graczy wiesz, w w ogóle lidze, to dyskusji. tak, jak najbardziej, trzeba brać. Aha. Trzeba brać. Wiesz, to nie ulega dyskusji, że Anthony Davis jest jednym z najlepszych Tak. Greków w lidze i że nie ma nikogo nietykalnego poza LeBronem, ale wiesz, o co tutaj się rozchodzi. Jeżeli Lakersi teraz powalczyliby Anthony'ego Davisa, tracą miejsce w salary na wakacje. Większość, Już nie ma opcji tak. na trzeciego maksa. Natomiast grają sobie ten sezon, odpadają sobie w playoffach, tam w półfinałach, czy nawet no, w półfinale powiedzmy. W wakacje podpisują drugą gwiazdę. I wtedy dopiero, wiesz, zgłaszają się pelikany i mówią, dobra, róbmy ten deal. Nie no, to w idealnym świecie to tak, ale no, No, jeżeli tak jest, no właśnie, tak według tych wszystkich tak by przecieków było fajnie. według tych przecieków z otoczenia ziomków LeBrona, to tak ma właśnie wyglądać i to się nam zgrywa w jedną całość. Po to chyba Anthony Davis zmienił agenta na tego samego, co ma go LeBron, żeby to chyba w tym kierunku poszło. Natomiast no, mnie to zastanawia, bo wiesz, jakbyśmy w tym sezonie robili deal, to tracimy młodzież, zyskujemy Anthony'ego Davisa, natomiast w wakacje musimy jakoś tam kogoś dokoptować do składu, ale za małe pieniądze. Natomiast w wakacje podpisując wolną jakąś tam gwiazdę i to nie musi być już Kevin Durant, tak, bo tu też jest plotka, pokazał się jakiś tam materiał z Kevinem Durantem, jakoby mówił, że granie w otoczeniu LeBrona jest to toksyczne środowisko, że dlatego niektórzy nie chcą tam grać. Natomiast dziwi mnie to, że wszyscy zareagowali i odebrali to tak, jakoby Kevin Durant nie chciał grać z LeBronem, bo polecam wszystkim pełną wypowiedź, żeby dotrzeć do tego, bo tam
Kevin Durant już więcej mówi i poza tym tekstem, który zostało wyciągnięte z kontekstu, który mówi właśnie o tym toksycznym środowisku, to rozwija tą myśl i to nie do końca jest tak, że można to odebrać tak, że on tam nie, że Kevin Durant nie chce grać z LeBronem, bo to tak jest, tylko po prostu o tym mówi, że niektórzy zawodnicy z taką presją sobie nie poradzą i on to po prostu rozumie, że nie wszyscy chcą tam grać. Dlatego ja cały czas wierzę w KD, w Lakers i w AD. Natomiast z drugiej strony sytuacja w tej chwili wygląda tak, że jasne, że Golden State Warriors wrócą do grania takiego, do jakiego nas przyzwyczaili. Przynajmniej powinni, takie jest to założenie. Natomiast wiesz, patrzę na tą tabelę zachodu. Jakbyśmy przystąpili do playoffów w trzeciej pozycji, to tak naprawdę no, Oklahoma City wydaje się takim ciężkim matchupem, bo mają wielu niesamowitych grajków, szeroki skład i tak dalej. Tak, natomiast jeżeli Houston Rockets nie wejdzie na dwa poziomy wyżej i będą tak do końca sezonu grali tak jak teraz, to może ich nawet zabraknąć w playoffach. Dużo młodych zespołów jest, bez doświadczenia w playoffach. I no, można się fajnie zdziwić w tych playoffach. No, że nagle się okaże, że lepiej mieć LeBrona i grupkę dzieciaków niż świetnie grający zespół w sezonie regularnym, bo w playoffach będzie potrzeba LeBrona, nie? No tak, no ja tak już mówiłem ostatnio, że połączenie, znaczy dobra obrona plus LeBron James to jest naprawdę mocne połączenie, które no, daje powody, żeby liczyć na jakieś sukcesy w playoffach. Przez wiele lat. A ta młodzież to taki jest bonus w sumie, no bo naprawdę no, w tej chwili Lakersi bronią chyba lepiej niż jakikolwiek zespół Cleveland, jaki miał James. Chyba ostatni raz taką obronę miało Miami, kiedy wygrywało tytuły z LeBronem, jeśli chodzi o zespół z LeBronem, więc to jest naprawdę dużo, kiedy masz Jamesa, który wchodzi na swój poziom, na jaki wchodzi w playoffach i masz dobrą obronę. I no, w tej chwili, no oczywiście jest bardzo wcześnie, może się wiele zmienić, to zaznaczamy, ale w tej chwili to naprawdę wygląda tak, że Lakersie mogą niemal z każdym walczyć na zachodzie. No okej, Golden State w pełni sił, wiadomo, ale pozostałe zespoły, no nikt jakoś nie wygląda na drużynę, która mogłaby być tutaj poza zasięgiem. No dokładnie. Natomiast sam jestem ciekaw, jak to się wszystko rozegra w Toronto. Czy tam się sytuacja w playoffach, czy oni faktycznie w tym roku przejdą playoffy, jak burza wejdą do finałów NBA? No jeżeli tak, to myślę, że możemy sobie włożyć między bajki szans. No, znaczy w ogóle już patrząc na to, jak gra Toronto w tym sezonie, to wydaje mi się, że Kawhi się chyba stamtąd nie ruszy, że pomimo tego, że jest tam zimno, to jednak jest na tyle perspektywiczny zespół, że oni przez najbliższe 2-3 lata mają okienko na finał NBA i możliwość zdobycia tytułu. Natomiast jeszcze jest też Boston. Boston chyba też ostatnio wrzucił wyższy bieg po tym bardzo słabym początku sezonu. Dzisiaj zlali strasznie Chicago Bulls. Tutaj ciężka noc myślę dla kibiców Chicago Bulls. Ciężki sezon. Natomiast Chicago Bulls. Ciężki sezon, natomiast wiesz, tam gdzieś jest... Chicago Bulls. Ale tam... Wiesz, mi się wydaje, że dużo rzeczy jest pozytywnych w Chicago. No mają Markkanena, mają tam tego juniora, Wondera juniora, bodajże, tak? Dobrze tak, mówię? Wendell Carter, dobrze. Wendell Carter, tak. Wiesz, jak już tankować, tak solidnie, tak? Przegrywać wszystko, ile wlezie. Oni mają bilans 6-21, więc to daje bardzo duże szanse na to, że będą top 3 draftu. W top 3 draftu jest jakaś tam szansa na Ziona, czy tego drugiego Bufforda bodajże. Bareta, tak. Więc no, to jest dobry kierunek. Tylko, wiesz, no, oni chyba nie chcieli tankować. To jest właśnie to, że oni liczyli, że o coś pograją, bo stąd nawet to zwolnienie trenera wskazuje na to, że oni jednak mieli nadzieję. Po to ładowali kasę w Parkera, w Lawina, więc jak najbardziej to jest dobre dla nich, że będą mieli kolejny wysoki pik, ale to jest taki trochę dysonans, bo oni chyba faktycznie byki liczyły na jakiś lepszy sezon, a tutaj się okazuje się, że jest właśnie kicha. Ja mam zawsze w głowie słowa ówczesnego generalnego menadżera, który mówił, czy właściciela, że to organizacje zdobywają mistrzostwa. I to jest niesamowite, jak jedne słowa, które wtedy spowodowały prawie rozpad tej drużyny. I w sumie to nastawienie chyba właściciela i Jordana spowodowało też i Phila Jacksona, że oni powiedzieli pas po tym 98 roku. I to jest niesamowite, że takie jedne słowa później bardzo, patrz jak one rzutują na całokształt, tak? Że po 20 latach można sobie wrócić do tej dyskusji i po prostu Jordan może się uśmiechnąć i
tyle mu po prostu zostaje, tak? W Chicago nic takiego się w sumie przez te lata nie stało. Natomiast ja czekam na powrót wielkich byków, bo dobra koszykówka w Chicago to jest, wiesz, zawsze coś pozytywnego. Byki i Nowy Jork, takie dwa rynki, które mogłyby wrócić w końcu do wielkiej koszykówki. No bo Boston wrócił, Philadelphia wróciła. Te dawne drużyny wracają. Czekamy jeszcze na tych nieszczęsnych Bulls i Knicks. Dokładnie. No, moja żona ostatnio zobaczyła tabelę konferencji i ona jakoś tam koszykówką się średnio interesuje, natomiast była w szoku. Ostatnio zatrzymała się, myślę, że na czasach mistrzowskich Lakersów, czyli 10 lat temu, więc była w szoku, że niektóre ekipy są dzisiaj tak wysoko. Tak? Także, no tak. No. Dobra, mamy dobra, 50 minut. Powiedz mi, mamy... Miało być, że nie będzie o czym gadać, sporo... a jest 50 minut. Tak, że nie, jak zwykle jest. No i powiedz mi, teraz mamy te najbliższe spotkania. Gramy Miami. Wyjazd. U siebie gramy z Miami, później mamy wyjazd Houston, wyjazd Charlotte, wyjazd Waszyngton i wyjazd Brooklyn. Mhm. Jak widzisz te mecze? To jest 5 spotkań. Jakie byś tutaj dawało bilans? Wiesz co, Miami trzeba wygrać. Miami u siebie, bez dwóch zdań. A to będzie ciężki matchup bez Ingrama. Będzie, bo to też po takim zwycięstwie z Memphis, powrót do domu, no może być trudny, ale no to jest ten mecz, który powinni wygrać, tym bardziej, że LeBron na pewno się na Miami zmobilizuje. No myślę, że coś tam, że będzie jakaś wpadka na wyjazdach. Tam jest back-to-back do Wizards. Wizards ostatnio grają lepiej po tym kryzysie początkowym. No więc ja tak konserwatywnie powiem 3-2. 3-2. No ja brałbym 3-2, brałbym chyba w ciemno, ale liczę na lepszy wynik. Pomimo urazów ja i pokazji. Pewnie się na tym przejadę, bo już nieraz się przyjeżdżałem. Ale no, jakby przywieźli 4-1, jakby zrobili 4-1 to byłoby w tych rewelacja. To byłoby super. Nawet gdyby przegrali z Houston. Myślę, że nic by się nie stało. Ale ten mecz z Houston to taka dla mnie wisienka chyba na torcie tutaj, że to byłoby najcenniejsze zwycięstwo, bo no, to takie trochę dobicie byłoby Houston. No i rewanżyk, nie? Za ten mecz na początku sezonu. I rewanżyk za ten początek, tak? Także no wczoraj nie ukrywam, że oglądając, jak Luka Doncic przyjmuje ten mecz w Houston, uśmiechałem się po prostu. Jeszcze nie widziałem, jeszcze mam zamiar nadrobić, ale no. Zobaczę. Warto, naprawdę. Całe spotkanie było całkiem przyjemne. Tylko oglądałem to i tak się zastanawiałem, Boże, JJ Barea, co ty robisz w głowie, bo grał fatalnie, w ogóle to nie ten JJ Barea, którego my pamiętamy, który nam się śni po nocach i to nie ten JJ Barea, który 3-4 razy w sezonie się stawia na mecz Lakersami, żeby pokazać, że tak, to ja tu rządzę. No dobra, kończymy Zielony Podcast 11, dziękujemy wszystkim za uwagę. I do usłyszenia w następnym numerze. Żegnałem się z wami Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Żegnam się. Dzięki. Do następnego.